W dzisiejszym odcinku, jak zainstalować OpenGD na naszym radyjku. Odcinek będzie miał charakter skompensowanej wiedzy bez dodatkowych pogaduszek, czyli to co potrzeba. Zapraszam do odcinka. No to zaczynamy. Wchodzimy na stronę internetową naszego projektu. To będzie opengd77.com. I po załadowaniu tak naprawdę zobaczymy forum internetowe, tak? Tu mamy radyjka, które są obsługiwane, czyli jeżeli macie takie radyjko, na przykład nie, Baofenga 1701, możecie sobie zainstalować opengd77. Ja się skupię na Retevisie RT3S, bo po prostu taki mam. No i tu mamy wątki, tak? U góry mamy wątki przypięte i tutaj jest wątek o instalacji, tak? W innych radyjkach też będziecie mieli instalację przypiętą, więc się spokojnie martwcie. No i tu mamy opisane, jak to instalować, tak? Problem jest tylko taki, że chyba nikt tego nie sprawdza co jakiś czas, bo jeżeli wejdziemy sobie w sterowniki, to tej strony nie ma tak naprawdę, tak? To są dane na 7 września 2023 roku, więc może jak oglądacie ten film, już to poprawią. No ale powiem wam po prostu, jak to obejść. Wchodzimy sobie na oficjalną stronę Retevisa, czy retevissolution.com. Ta strona też się zmieni, więc tutaj uważajcie, patrzcie po prostu, jak to robić. Wyszukajcie sobie, najprościej sobie wyszukajcie model RT3S. I tu sobie wchodzimy w ten model i szukamy na dole sekcji ściągnij i tutaj gdzieś będą sterowniki. Mamy tutaj driver, to tu sobie ściągamy. No jak się ściągnie, to sobie rozpakujmy. Ja tutaj mam 7zip, czyli po prostu klikam 7zip, wypakuj. Pojawia mi się folder, zipa usuwam. My sobie wejdźmy w menadżer urządzeń, żeby wiedzieć co robimy. Klikamy prawy mój komputer, właściwości, tam będzie menadżer urządzeń albo klawisz Windowsa i R i wpisujemy, tak, dev mgmt.msc. To będzie na wszystkich Windowsach działać. I tutaj mamy porty, tak. I teraz możemy to obserwować, tak. Jeżeli odpalimy sobie radyjko i włożymy do portu, to nam się powinno tu pojawić, tak? U mnie jest taki problem, że jak się pojawi, to już będzie od razu zainstalowane. Kiepski jestem z Windowsów i nie byłem w stanie tego drivera odinstalować, żeby wam to pokazać. Więc u was tu pewnie się jakieś krzaki pojawią, jakieś nieznane urządzenie, coś takiego. No to tak, klikacie sobie tutaj prawym na to urządzenie, które wam się pojawi. Robicie aktualizuj sterownik albo zainstaluj. Tu nie wyszukujemy, tylko przeglądaj, wchodzimy sobie w ten pobrany katalog, co nam się ściągnął. I tu mamy driverki, tak? I tu sobie wchodzimy w x64, bo taka architektura procesora. Dalej, no ja już tu nie zainstaluję, tak? Bo mam najlepszy z możliwych sterowników, no szacun. No dobra, to skoro naprowadziłem was, jak zainstalować te drivery, może znajdziecie to swój unikalny sposób. Zamknijmy to i wejdźmy z powrotem na nasze forum OpenGD. Następnie ściągamy OpenGD 77, czyli ten program, w którym będziemy grzebać. No ja tu mam wersję z 7 września, najnowszą. To jest wersja, która ma APRS-a i odległość do przemienników, czyli te poprzednie filmy, które już pewnie znacie. Myślę, że jak to oglądacie, będzie znacznie więcej tego. No i lecimy po kolei, tak? Pierwszy pliczek będzie troszeczkę problematyczny, bo jak tu wejdziemy, to nie będzie wersji do naszego RT3S-a. Zobaczcie, nie ma, tak? Nie ma. No ale jak sobie wejdziemy w topik tego, to zobaczymy, że TIT UV380 to jest to samo co RT3S i chyba jeszcze UV390, chyba wodoodporny, ale tu mnie poprawcie, tak? Więc spokojnie możemy sobie pobrać do tego UV380, bo Retevis RT3S to jest niby to samo, nie wiem, nie dotykałem, wierzę wam na słowo. No i drugi pliczek też pobieramy, tak? To będą nasze takie wsady do podgrania softu, tak?
No i standardowo, wiadomo, rozpakowujemy pliczki, a to, co nam zostanie, czyli te zipy, żeby był jakiś porządek, no to usuniemy, tak? No i co, zabieramy się za instalkę naszego softu na Windowsie. Klikamy tutaj i na dzień dobry, ciach, okienko, że nie da się. Kliknijmy tutaj więcej informacji. No, to jest problem, że jest nieznany wydawca. Pewnie Kazika, tak? I klikamy uruchom mimo to. Dalej, dalej, dalej. Finish, tak? Koniec instalacji. Prościzna. Co tam jeszcze mamy do zrobienia? To nam się jakoś przepchnie. Aha. Teraz wejdźmy sobie jeszcze na te forum. Tam jest taki filmik instruktażowy i tak naprawdę tam siódma minuta, 28 sekunda. A która jest ta sekcja? O, tutaj. To jest istotna informacja, tak? Co trzeba z tym radikiem zrobić, zanim podłączymy go tutaj do komputerka. Czyli zobaczcie, co on robi. On wyłącza i zanim włączy, naciska pierwszy i drugi przycisk, tak? Naciska te przyciski po lewej stronie, włącza radyjko i radyjko wpada w szał, bo mruga zielona dioda, czerwona dioda. Ale dla nas jest to bardzo dobra informacja, bo jesteśmy w tym trybie, gdzie możemy właśnie ten soft podmienić, tak? Dobra, no to podmienimy ten soft. Na początku sobie wybierzmy typ radia, czyli klikamy tutaj typ radia, tak? I tutaj sobie wybieramy tu, gdzie mamy RT czy SA, albo UV, czy 180, kto jak woli. Teraz tak, dodatkowe, załaduj firmware. No i tu uwaga, uwaga, kolejny wybór, znowu trzeba kliknąć, że to jest RT czy S. No i wybieramy sobie język, ja sobie wybieram polski. To nieprawda, że on nie działa, działa ładnie. No i klikamy wybierz oryginalny firmware. Teraz pytanie, który to? W miejscu, gdzie rozpakowaliście, będzie folder z napisem w środku firmware. No i to jest to, koniec filozofii. No i kolejno jeszcze zmodyfikowany firmware. To będzie ten drugi z tym napisem UV 380, co się zastanawialiśmy, pamiętacie? No i koniec, leci. Za chwileczkę wgra wam się do radyjka OpenGD 77 i możecie się już cieszyć jego funkcjami. A jak to cofnąć? Nie wiem. Powiem szczerze, że nigdy mi to nie było potrzebne. Jak tylko złapię do łapy nowiutkiego Retevisa z tym niebieskim softem, od razu nosi mnie, żeby go usunąć i wgrać OpenGD 77. Czy wy też tak macie? Odezwijcie się w komentarzu. Na dzisiaj starczy tych przygód z Windowsem. W następnym odcinku zrobimy konfigurację. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.